minęło 60 lat i jeden miesiąc od kiedy nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy wypowiedział słynne słowa: nie pytaj, co kraj zrobi dla ciebie, powiedz, co ty zrobisz dla swojego kraju. A mieszkańcy mogą pomóc w stworzeniu strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Jak miałaby funkcjonować gospodarka, szkolnictwo, administracja? 22 lutego w ratuszu władze Gliwic ogłosiły oficjalny start prac nad nową strategią rozwoju Gliwice 2040. To kluczowy dokument wyznaczający kierunek, w którym ma zmierzać miasto. Po raz pierwszy w jego utworzenie angażowani będą szeroko gliwiczanie. Jednak jak podkreśla prezydent Adam Neumann, mieszkańcy również muszą się wykazać w realizowaniu strategii. Nie chcielibyśmy, żeby ani miasto, ani tym bardziej te dyskusje wokół strategii nie przybrały taki charakter jakiegoś koncertu życzeń i zażaleń do władzy. I mielibyśmy spełniać wszystkie właśnie życzenia i potrzeby mieszkańców bez realnego wpływu samych mieszkańców w rozwój tego miasta. Raczej widzimy swoją rolę jako rolę inspirującą. Informacje dotyczące postępów prac przy strategii Gliwice 2040 będą umieszczone na stronie www.strategia2040.gliwice.eu. Opublikowano tam już m.in. biogramy grona ekspertów zaangażowanych w tworzenie dokumentu. Znajdą się tam również informacje poświęcone spotkaniom online z mieszkańcami, bo to oni będą proszeni o pomoc w współtworzeniu dokumentu. Jednak jak podkreśla prezydent, włodarze mają już swoją wizję. Mamy swoją wizję jako obecne tak zwane kierownictwo miasta, ale zapraszamy wszystkich mieszkańców, żebyśmy rozmawiali, żeby składali wnioski, żeby w wyniku tych spotkań, dyskusji rodziły się pomysły. Jesteśmy otwarci, natomiast jakby sami wiemy, czego chcemy, natomiast jak najbardziej będą nas cieszyć wszelkie aktywności i wszelkie skuteczne próby wzbogacenia tej naszej wizji. Słowem kluczem może być skuteczność, bo jak pokazał przykład walki mieszkańców o Wilczodoły, petycja podpisana przez kilka tysięcy mieszkańców skuteczną nie jest. Podobnie jak próby społeczników konsultowania tematu wycinki drzew przed dworcem PKP.